Gęste dobrych słów, ścieżki Ewangelii, radość nowych dróg, Tobie ich powierza. W Zatoce Politechniki Łódzkiej, Zatoce Sportu i świętujemy stulecie obecności sióstr salezjanek w Polsce i 150-lecie sióstr salezjanek na całym świecie. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie w Łodzi świętować to nasze centralne obchody stulecia obecności sióstr salezjanek w Polsce. Proszę siostry, jak to się stało, że los padł na Łódź? Los padł na Łódź, ponieważ to jest piękne miasto, ma dużo ciekawych obiektów. No i oczywiście mamy tutaj bardzo ważną placówkę dla nas, dom dziecka, przedszkole i oratorium, to co ksiądz Bosko na początku założył, naszą świetlicę dla dzieci, dla młodzieży. Znacząca obecność jest w Łodzi właśnie w postaci tych naszych dzieł i dlatego też Łódź jest dla nas droga i mamy tutaj to nasze wspólne świętowanie. Nasi bracia, współbracia salezjanie przyjechali z całej Polski i również są delegaci z całego świata, nasza matka generalna i siostry z Rady z Włoch. Zaczęliśmy tańcami, integracją, potem będzie najważniejsza część naszego święta, czyli Eucharystia, wspólne dziękczynienie za 100 lat obecności sióstr w Polsce i 150 lat obecności sióstr na całym świecie, odprawiana przez arcybiskupa Grzegorza Rysia. Potem będzie obiad, coś dla ciała, a potem coś dla ducha i ducha artystycznego, ponieważ będą występy artystyczne przygotowane przez młodzież i siostry z całej Polski, więc będzie się działo. 100 lat salezjanek w Polsce to także rozwój tego ducha salezjańskiego i promieniowanie na całą Polskę, na wiernych kościoła. Czym charakteryzuje się duch salezjański?
duch salezjański to trzy bardzo ważne filary: religia, miłość i rozum. I na tych filarach nasza rodzina salezjańska się opiera, na miłości, miłości zwanej we Włoszech taka inna miłość, ponieważ we Włoszech są różne rodzaje miłości. My mamy tylko słowo miłość w jednym języku, tylko miłość. Natomiast tam jest właśnie takie piękne słowo amore volezza, czyli miłość wychowawcza do tych wszystkich, do których nas Pan Bóg posyła. Rozum, właśnie działamy też na podstawie, znaczy wychowujemy młodzież, młodych ludzi do tego, żeby byli uczciwymi obywatelami i dobrymi chrześcijanami. Religia, miłość i rozum. No i religia oczywiście, bazujemy tu nad tym wszystkim, jest Pan Bóg i fundamentem jest wiara nasza, wiara w Pana Jezusa i to nas prowadzi, nas wychowawców. No i chcemy, żeby prowadziło naszych wychowanków przez całe ich życie. Siostry prowadzą oratoria. Takie oratorium także prowadził święty Jan Bosko. Jak żyć duchem świętego Jana dzisiaj, tu, we współczesności? Ja bym powiedziała jedno bardzo ważne zdanie, o którym też mówimy młodzieży. Tak zwana duchowość codzienności, czyli radość, spełnianie swoich obowiązków, życie tym po prostu na co dzień. To jest nasza duchowość salezjańska. Religia, miłość i rozum każdego dnia, nie tylko od święta, tylko każdego dnia opierać to swoje życie na religii, miłości i rozumie do każdego człowieka, do siebie, do drugiego człowieka, do tych wszystkich, do których Pan Bóg nas posyła. Czego życzyć z siostrą salezjanką, świętującym swoje setne urodziny w Polsce? Myślę, że możemy sobie życzyć radości i świętości na co dzień. Żeby ten charyzmat promieniował z naszych oczu, z naszego życia, żebyśmy dalej rozsyłali to dobro, którym jest sam Bóg, wszędzie tam, gdzie nas Bóg posyła. I życzymy siostrom wielu powołań, aby ten charyzmat się rozrastał i aby siostry promieniowały i głosiły Ducha Świętego Jana Bosko i Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych dla wszystkich młodych i trochę starszych. Wszystkiego co najlepsze, droga siostro. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich i całe to wasze dzieło też, które ewangelizuje, więc razem możemy więcej. Pozdrawiam.